Powiedz mi, przyjacielu, ciekawi mnie niesłychanie, skąd to śniadania na trawie, takie zamiłowanie. Mrówka się pcha do kanapki, źdźbło trawy w szczypiorek plącze. Nie szkodzi, popatrz, co François zbiera na łące. Ślimaki prosto z podliści, żabki jeszcze kukające. Przecież tak lubisz świeżutkie śniadanie zdrowiem pachnące. Przyjacielu, za te przysmaki świeżutkie. Wybacz jednak, że wzgardzę ślimakiem i żabim utkiem. Słyszałem o tych potrawach, lecz wolę je najpierw w karcie. Nie szkodzi, patrz na Marii, jak się cieszy nieodparcie. Na gościa z dalekiej Polski, co słyszał wiele o modzie, Paryżu, a wie niewiele o ich modelek urodzie. Uraczyć się na śniadanie kuchnią i modą francuską przez naturalne wydanie. Powiem ci jednak, że przez to nie ma wśród nas różnicy. Mój drogi, dlatego chciałem, abyś na to liczył. Że w kraju o innych słowach, innej kuchni, innej modzie, pomysły nam wciąż podsuwa ten sam natury dobrodziej.